Cześć z tej strony, adept. Dzisiaj bitwa na LTK 432, a bohaterem bitwy jest jak zwykle Ja Woli Mleko. Kopalnie, bitwa spotkaniowa, losowanie na topce, no ale jest trochę tych siódemek. Do takich groźnych siódemek, które to takie groźne, które. No, nie wiem, które groźne. Taki, taki tiger, może takie coś. nie, nie, nie sami kamperze. Okej, okay. leoś, no, tigery. Nie, to nie jest mapa dla tigerów. Okej, okay. wyspotowane pierwsze pojazdy przeciwnika. Wyspotowany również tiger, stojący majestatycznie na wzgórzu. Nie, teraz oberwał jedną pestkę, to się wycofał. No, a nasz bohater tutaj próbuje coś za darmo sobie pobijać. Oczywiście z wykorzystaniem krzaczków. No, pięknie ustawiona jak Pantera. Na pewno to weszło teraz. No, chyba, że RNG nie pozwoliło. Tiger jeden, następny, następny mistrz taktyki. No i nasz bohater się zaświecił. Mamy tutaj Super Czafika. Mamy naszego Helkata z przodu, ale. No. Coś, coś mi wygląda na to, że całkiem spora liczba przeciwników tutaj przyjechała. No, Tiger jest mistrzem. Normalnie, normalnie, no, no mistrz, mistrz. Jeszcze tutaj Eber przyjechał obok. Będzie chyba zdobywał wzgórze. Przeciwnicy Contrer szykują właśnie w, ten, w tym sektorze. No nasz Helkat chyba bez pomocy naszego LTK-432 bohaterskiego kampiącego w krzaku nie przeżyje. Właśnie. <laughs> o tak trochę no tu no, powiem szczerze no to tak słabo wyszło. Helkat się troszeczkę zapędził to fakt. Ale jakby miał wsparcie. Można byłoby tego LCK pokarać. Ewentualnie trafika tutaj wykryć. A tak na razie to... Tak słabo wygląda na razie również z celowaniem, chociaż, chociaż oczywiście LT432 ma takie kapryśne działo troszeczkę, ale jak wchodzi, to wchodzi. To nie jest tak, że ta maszyna do niczego się nie nadaje. To jest całkiem przyjemna maszyna o niskim, niskich gabarytach, niskim profilu, niskiej wartości bojowej. <laughs> nie, 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 nie. nie. Nie, to nie jest tak. Leoś. Leoś się pojawia, będzie próbował grać na wieżę. No niech sobie pogra jeszcze troszeczkę. Ciekawe, ciekawe co zrobi Super Trafik. No próbuje tutaj naszego bohatera trzymać w ryzach i jest te 25 przez 2. Na szczęście pancerz ruski i gąsienice działają. No teraz Leoś nas troszeczkę zaskoczył. Mamy te 25 i nasz bohater musi tutaj tak nasać skrapa, może na wieże nawet się wycofać, żeby pograć i Tiger 1 się znalazł. O proszę, o proszę jak nasz bohater zaskoczony, gąska gąska i wycofanie, ale też nie można się wycofać dalej, ponieważ tam się czai ten Tiger 1. No ładnie się, to było szczęśliwe, to było szczęśliwe, ten Tiger 1 jak się przedał, nie wiem czy to ten pierwszy, czy ten drugi, czy ten obijany przez Kupę na początku, czy też ten drugi. W każdym razie zaskoczenie wielkie, swobodnie sobie wjechał pomimo tego, że na wjeździe czekały T29 i nasz Tiger 1. Także bardzo dużo HP odstrzał w bok i z tyłu nasz bohater utracił no i teraz teraz już sobie nie poszaleje ale miejmy nadzieję że teraz dużo tego teraz ale teraz to się dzieje nie <ścoughs> że teraz flanka będzie czysta i będzie można coś więcej zrobić tak właśnie coś w stylu tego Tigera 1 postrzelać do przeciwników zaskoczonych tym że że ktoś może się znaleźć właśnie w tym a nie innym miejscu, no i z wykorzystaniem oczywiście krzaczków. Wykończenie lufy? Nie, coś, coś przed, przed tym sztueremilem chyba stało, tak mi się wydaje. Być może, ale w każdym razie trochę, trochę tych kamperów zostało na bazie. Jest jak pantera, jest Thunderbolt, ładne wykorzystanie przyrody. E, tak, dokładnie. No, jeszcze ten Thunderbolt został. No, nie można go lekceważyć. Ale, ale oczywiście, jeżeli się nie zaświecimy, możemy go bić bez niczego. On też chyba teraz Planta próbował. Nie zauważyłem dokładnie. Ale to się nie powiodło. I teraz tak. Baza zostanie zajęta za 50 sekund. Ale nasz bohater chyba bazą się nie zajmie, tylko artylerią. Trzeba uważać, jest Haek załadowany, no i z haka to, to Hayeka, no tak średnio prawdę mówiąc, 175, no teraz Gold, no można go skupać, można go skupać, nawet postawić na gęsi trzeba, było, trzeba by było, żeby on się nie ruszał, żeby nasi mieli łatwiej z nim, no Gold idzie, Gold, ale zwykła amunicja wyszła, i nie wróci, jest Elcek, i na wzgórzu nie ma przestału na Czafika, przestrzału na Czafika. Jest artyleria, poszedł jeden Haek. no obniżył lufę, celuje, ale nasz bohater szybszy, sprytniejszy, przynajmniej w tej bitwie. <laughs> Okej. Okay. I następny krzaczek, od krzaczka do krzaczka. Chociaż, chociaż, no właśnie, może się wychyli ten super Czafik, on ma sporo HP, przydałyby się jakieś hajki jeszcze na niego, ale nie ma hajków, jest gold. Tak będzie średnio się opłacało, chociaż z drugiej strony to tam jeden strzał, oddany, góra dwa, bo jeden z zaskoczenia, drugi później na wymianie, no i nasz bohater leży, bo tego HP nie ma, chociaż Czafik chyba, chyba ma słabszą alfę. I może tych 134 nie zabierze. Ładny strzał. Wycofanie. Może nasza artyleria się coś ruszy? No, Czafik, Czafik. No, tak, tak. Teraz nasz bohater gra na wieżę. Czafik się nie wykryli. Jest zbyt mądry. Albo zbyt głupi, żeby cokolwiek zrobić. Tego nie wiadomo. Sprawdzimy wyniki. <laughs> we później. Zobaczymy. Ale... Znalazł się na wzgórzu ostatecznie, także nie musi być wcale. wcale taki nierozsądny. No ale piluje na... No nie no, no jest czas reakcji słaby. Słabo to wyglądało. No ale zobaczmy jak wynika na screenach końcowych. A właśnie, bo mi tutaj ja woli mleko, pisał, że jakieś wyzwiska były na czacie i... Ja prawdę mówiąc zapomniałem o tym i o no, przepraszam, przepraszam, powinienem, powinienem naszego bohatera tam pogonić w związku z tym. Ech, tu jest tłumaczenie, a? ty masz 94,8%, męczysz się już dwa tygodnie, a twoja drużyna chce wygrać bitwę przez Kapa. Przepraszam za wszystkie niecenzuralne słowa. Także łapka w dół proszę dla naszego bohatera, także żadnych łapek w górę tym razem. No, ale bitwa chyba ostatecznie wyląduje na kanale, bo z tego co pamiętam, to tam chyba niewiele tego padło, tylko jakieś tam chyba, nie wiem, idioci. W każdym razie nie było nic takiego, żeby, że, że zginiecie i tak dalej, także, także tylko takie zwykłe, zwykłe przekomarzanie się. <laughs> no. Ale zobaczmy. Zobaczmy wyniki. Yy, łapkę w dół w każdym razie dajcie. Także będzie chociaż taka kara. No, dla mnie, nie? nie? Za to, że pokazały. Taką bitwę. No dobra, a tutaj skupmy się na podsumowaniu. Yy, trzecia znak a pancerny, Radley Walters, duży kaliber i czołgista camper. Jakżeby inaczej? Nawet LTK-iem Campera robi, nie? No, tak. No, wspaniale, po prostu. Prawie 5000 obrażeń, 8 fragów. Bardzo dużo fragów. 1529 EXPA. Oczywiście, to było losowanie na topce, ale nasz bohater strzelał praktycznie tylko do siódemek. W większości do siódemek. Więc to już. tak było trochę inaczej. No i też. Y Grał jak czołg średni, praktycznie. Tak, czołg średni, kampiący w krzakach. Okej, okay, adepcie, okej, okay. nie pij więcej. <grym> Cztery pojazdy wyspotowane. 280 asysty. Bitwa krótka, 7 minut, 24 sekundy. Jaki zarobek? po yy, panie. No, słaby. <grym> okay, nie, no. no, coś tam wpadło. W każdym razie miał nasz bohater kupę szczęścia z tym wszystkim. No, i ostatecznie udało mu się przeżyć, zrobić porządny demecz i wreszcie jakaś inna mapa. No i chociaż pokazanie, że zrobił trzy marki na Wyzwiskach, ale jednak trzy marki niech mu będzie. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.